Szanowni Państwo, drodzy nasi przyjaciele i wszyscy, którzy do nas przychodzicie, w naszej świątyni, choćbyście wpadali tylko na minutkę. Składam Wam serdeczne życzenia jako przeor tej wspólnoty, czyli w imieniu wszystkich braci, którzy tu pracują. Życzę Wam tego, abyście doświadczali jak najczęściej takiego czasu, który Biblia nazywa kairos. Jest to czas pełny, czas decyzji, która czyni nas bardziej ludźmi. W perspektywie wiary jest to czas rodzenia się Boga we mnie, albo też rodzenia się mnie jako człowieka dla Boga. Czas, który doświadczamy pełni miłości, ale też twórczości. Czas, którym podejmujemy ryzyko, ale które sprawia, że bardziej żyjemy. Jest to czas pełny. Czas, który przychodzi i zaskakuje. Ten czas Bożego Narodzenia z całą pewnością dla świata i dla każdego z nas jest kairosem, czyli ową pełnią, którą będzie opowiadał o niej święty Paweł. My często żyjemy w czasie i tak go postrzegamy, którzy Grecy nazywali chronos, czyli płynie od punktu A do punktu B. Czas, w którym dzieją się różne rzeczy, ale najczęściej przerażają nas swoją konsekwencją, jakąś bezsilnością. Stąd czasami mamy wrażenie fatum, przerażenie przeznaczenia, losu, który nad nami wisi. W Piśmie Świętym, w Jezusie Chrystusie, doświadczamy wyzwolenia z tego czasu. Niebo będzie pełnią, której ten czas konsekwencji, czas bólu, czas cierpienia nie będzie istniał. Ja Wam życzę, abyście Wy nie przegapili czasu Waszego kairosa, nawiedzenia, czasu pełni, czasu miłości, decyzji, czasu rozpoznania Boga w życiu, bo stąd wypływa siła nadziei, stąd wypływa zdolność miłości, stąd wypływa cała nasza prawda, a przede wszystkim wolność bycia dzieckiem Boga. I tego Wam życzymy.